One, two, one, two. Mikrofon check. Witam wszystkich serdecznie. Jestem Mariusz, Mario Nazaruk, prezes firmy Eurohemp, która działa już od ponad roku. Wspólnie z różnymi rolnikami po całej Polsce kontraktujemy uprawy. W tym momencie mamy uprawy w województwie podkarpackim, lubelskim, mazowieckim i tutaj warmińsko-mazurskim. Wspólnie z grupą Herperativa również prowadzimy uprawy w województwie łódzkim. Każdy projekt, każda uprawa jest inna, ponieważ są różne odmiany i jak niektórzy pewnie wiedzą, konopie mają bardzo wiele zastosowań, ponad 50 tysięcy. Tego dokładnie nikt nie zliczył, ale najprawdopodobniej konopie mogą być jakby półproduktem, środkiem zawartości różnych innych towarów, surowców. My właśnie głównie z ostoją natury skupiamy się w tym momencie na surowcach. Zaczęliśmy uprawę trzech odmian. Każda różni się swoimi właściwościami. Pierwsza odmiana, którą tutaj widzicie za mną, jest to finola. Fińska odmiana, która no, rośnie maksymalnie do 2 metrów. Nowostoi urosła trochę wyżej, ponieważ gleba została tutaj bardzo dobrze przygotowana. Szacun, Stasiu. Pozdrawiam cię. Jak widzicie, wiechy konopi są bardzo dorodne. Głównie skupiliśmy się tutaj, żeby w pierwszym momencie pomysł był taki, że pozbędziemy się płaskoni, czyli tak zwanych osobników męskich i spróbujemy stworzyć susz ekologiczny do waporyzacji, co ma w tym momencie zastosowanie w medycynie, gdyż jak wiecie, medyczna marihuana, która zawiera dużą ilość THC, można ją kupić w aptekach po recepcie, właśnie wskazane jest, żeby ją waporyzować, czyli nie palimy tego, a przy pomocy temperatury i powiedzmy gorącej pary, która się wtedy wytwarza, wyciągamy wszystkie kanabinoidy i zawarte w roślinie substancje, które są potrzebne jako lek. Natomiast żeby mieć uprawę medycznej marihuany, to jeszcze musimy poczekać, ale zapewne mam taką nadzieję, że wkrótce będziemy mogli uprawiać już w Polsce. Oczywiście już można, tylko to musi być zgodne z trybem badawczo-naukowym przy udziale jednostek naukowych, takich jak instytuty bądź uczelnie, z którymi już współpracujemy. Tutaj, jak widzicie, te wiechy finoli zostały już po części zebrane. Trzy roślinki zostały spakowane i zawiezione do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Warszawie, w Falentach, gdzie będziemy sprawdzać środowisko glebowe, a szczególnie korzeń. I tutaj wychodzimy naprzeciw i zaczynamy badać korzeń. Coś, co jeszcze, tak jak tutaj Tadek, którego też serdecznie pozdrawiam, mówił o środowisku glebowym, bo tam się wszystko zaczyna. My zaczynamy badać korzeń, tak? Widzicie, jak te roślinki pięknie urosły. To jest zdjęcie sprzed 3 bądź 4 tygodni. Mocno zawiązane kwiaty, bardzo duża ilość owadów, co oczywiście te owady nie szkodzą roślinom, ale lubią po prostu przebywać na tych roślinach. Tutaj, jak widzicie, jest zdjęcie
zrobione pod światło, żebyście widzieli obraz mocnej wiechy konopi włóknistych. To jest druga odmiana, którą uprawiamy w Ostoi. Jest to santika. Tutaj miała ponad 2 metry, w tym momencie już zapewne dobija do 4 metrów. Tak jak finole zbieraliśmy ręcznie, tak santikę bodajże 26 września, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, 28 września będziemy zbierać maszynowo. Tutaj dzięki Kubocie będziemy mieli specjalistyczny sprzęt, do którego będziemy mogli dołączyć specjalną maszynę, tak zwany header, można to nazwać takim kombajnem do konopi, który będzie ścinał wiechy i wiechy za pomocą taśmy będą transportowane na przyczepę i później będziemy to suszyć. Tutaj jak widzicie są wiechy konopi po zbiorze ręcznym. Pozbyliśmy się, zaczynaliśmy od wyrwania całej roślinki, obcinaliśmy korzenie. Korzenie zostały wymyte, za chwilkę je wam pokażę na kolejnym slajdzie. Wiecha została również ucięta od łodygi i został nam tutaj taki patyk, tak? Z patyka, tak zwanej łodygi, będziemy przeprowadzać tak zwaną dekortykację. Czyli będziemy oddzielać włókno od elementu zdrewniałego łodygi, czyli tego patyka tak jakby. Zanim oddzielimy to włókno, musimy przeprowadzić tak zwane roszczenie. Roszczenie polega na tym, że po prostu dochodzi do rozkładu pektyn. Pomiędzy włóknem a tym patykiem są pektyny, te naturalne kleje, które, że tak powiem, muszą się ulotnić, zniknąć, żebyśmy mogli normalnie oddzielić włókno od paździerza. Później za pomocą międlenia dekortykujemy słomę konopną. Być może z paździerza uda się już zbudować część tutaj jednego obiektu. W sumie nie ustaliłem, czy to jest tajemnica, czy oficjalne info, Piotrek, czy mogę powiedzieć? Tak, czyli Ostoja Natury tutaj będzie miała obiekt, można powiedzieć, bardzo innowacyjny na skalę światową. Najprawdopodobniej w Polsce jeszcze nikt tego nie ma, bądź oficjalnie nie jest to wiadome, ale będzie to chłodnia do warzyw. Dlaczego? Ponieważ z elementu zdrewniałego, tak zwanego paździerza, powstanie beton konopny. Po dodaniu wapna i wody będzie można po prostu stworzyć ścianę. Ta ściana musi być, nie jest ścianą nośną. Beton konopny z nazwy betonu, bo beton nam się kojarzy z takim czymś mocnym, tak? A beton konopny tu w tym momencie jest wypełniaczem, ponieważ stawiamy takie szalunki, konstrukcje i po prostu metodą taką prostą, chałupniczą, gdzie nawet dziecko może budować dom, ubijamy, najpierw mieszkamy ten paździerz z włóknem i z wodą i później ubijamy i stawiamy w ten sposób ścianę. Ale to myślę, że na ten temat jeszcze przyjdzie czas. Obok, jak widzicie, jest obok tych łodyg jest włókno, o które mamy już zapytania bardzo dużych firm, które produkują komponenty i części do samochodów takich jak Tesla czy Volkswagen. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w większości samochodów, którymi się poruszacie, są konopie, szczególnie tutaj w boczkach drzwi, ponieważ nie dość, że one bardzo dobrze tłumią, to jeszcze usztywniają i przy wypadkach jakby chronią nas. Także
Druga duża firma, która już nam wysłała zapytanie, są to firmy z Indii, które dzwonią do nas z zapytaniem o to, ponieważ wiedzą, że Polska była potentatem na skalę światową w produkcji włókna, szczególnie w województwie lubelskim to się działo w poprzednim wieku. No niestety zdemonizowanie tej rośliny jako narkotyk doprowadziło do tego, że po prostu człowiek zapomniał o tak naprawdę pierwszej roślinie, którą uprawiał w historii, z której pozyskiwał wiele surowców potrzebnych do przeżycia i funkcjonowania, takie jak papier konopny, nie wiem czy wiecie, ale Konstytucja Stanów Zjednoczonych była podpisana na papierze konopnym, dolary były produkowane z papieru konopnego. W tym momencie w Szwajcarii możecie zobaczyć pieniądze, które mają ileś procent włókna konopnego, dzięki temu po prostu nie wchłaniają wilgoci i nie rozkładają się tak szybko. Pierwsze lewisy, spodnie były robione z konopi. No przestano produkować z tego materiału, ponieważ no nie niszczyły się, więc chłop w polu. W ogóle to wzięło się od tego, że dżinsy były właśnie robione dla rolników, dla chłopów w polach, którzy mogli po prostu walczyć tam z żywiołem, z ziemią i z uprawą, żeby po prostu bezpiecznie również móc funkcjonować, tak? Tutaj jak widzicie korzeń konopi i nasza koleżanka, która pilnuje konopi, Mona. Ogólnie zwierzęta bardzo lubią konopie, koty szczególnie czasami jedzą liście. Widocznie jest tam coś potrzebnego, co wyczuwają i czasami tak jest. No. Korzeń, jak już mówiłem wcześniej, daliśmy do badań. Mamy kilka pomysłów, co już z nim zrobimy, natomiast jeszcze to zostawimy jako tajemnicę, ale będzie to naprawdę coś ciekawego. I myślę, że nagramy o tym oddzielny vlog. Jeżeli możecie, to sprawdzajcie Ostoje Natury na YouTube. Tam znajdziecie wszystkie filmiki procesów, które przeprowadzamy w Ostoi. Kolejna ciekawa rzecz jest to oja. Tutaj jak widzicie jest to tak zwany rabat. Dookoła tej oi są posadzone konopie. Oja jest to takie prastarodawne naczynie, które można zaliczyć do nawadniania, tak? Wykonane jest z gliny, tam wlewa się wodę i rośliny po prostu dzięki korzeniom, pod ciśnieniem samoistnie pobierają tą wodę tyle, ile jej potrzebują. Tutaj jak widzicie zdjęcie jest sprzed półtora miesiąca, w tym momencie jeżeli chcecie zobaczyć, to w tej maszynie już te konopie mają 2,5 albo 3 metra. Mają się świetnie, są zielone, widać, że im niczego nie brakuje. I ogólnie my tu testujemy konopie, natomiast świetnie się to sprawdza w ogródkach, w warzywach i innych tego typu przydomowych gospodarstwach. Także sprawdźcie sobie oje, też jest na YouTube filmik. My używamy do konopi, już wiemy, że się sprawdziła, jeszcze tylko pracujemy nad specjalnym korkiem, który ma być wykonany z konopi, że to będzie hemp oja. Tak? W Ostoi ten rok jest dla nas, że tak powiem, pierwszym przecierającym rokiem. Konopie uprawiamy już od kilku lat. Używamy do tego specjalistycznych maszyn, różnych odmian z Francji, Polski, Węgier czy też Włoch. Każda odmiana jest inna, zawiera w sobie inne kanabinoidy
I w tym roku obraliśmy za cel, że najprostszymi metodami po prostu co się da przetworzymy te konopie w taki sposób jak możemy. Jeszcze wam tylko na koniec pokażę, że też zaczęliśmy produkcję upraw w szklarniach. To jest szklarnia w Warszawie, gdzie jako pierwsza uprawa konopi w Warszawie, w mieście, mamy taką szklarnię właśnie też pod tryb badawczo-naukowy. Wspólnie z Instytutem badamy od początku, co się tam dzieje. Tu jest druga szklarnia po pomidorach, więc jesteśmy w stanie przemieniać również takie obiekty na uprawę. Także miło was tu widzieć. Dzięki, że mnie wysłuchaliście. Oddaję głos Piotrkowi. Dzięki wielkie, Piotrek, że mogłem tutaj być. Za zaufanie, że Ostoja nie boi się konopi. I myślę, że jeszcze dużo będziemy mogli zrobić w tym temacie. Dzięki wielkie. Dzięki, Mario.